tak sobie myślę, że zbliżamy się do przepięknego drzewa, wielkiego dębu. Chyba jeszcze nie jest zabytkiem przyrody, ale tak wygląda. I przy okazji takiego grubego i wielgachnego drzewa, można powiedzieć trochę o tym przytulaniu się do drzew, bo dużo osób się przytula do drzew, różne są ku temu powody. Niektórzy lubią to, bo czują jakąś energię, jej wspólność z przyrodą, po prostu lubią się przytulać do różnych rzeczy. I z tym przytulaniem to ja wpadłem z kolei na taką obserwację, że takie przytulanie się do drzew jest dobre w takich sytuacjach, gdzie się ucieka albo gdzie się maszeruje bardzo, bardzo dalekie dystanse. Wtedy przytulanie się do takiego pnia, ono jest szerokie, więc łatwo mi się do niego przytulić, łatwo jest mi je objąć rękoma w miarę i mogę się zawiesić na samych rękach. Nogi mogą być praktycznie luźne, one sobie teraz odpoczywają, a ja wiszę na tym drzewie. No i jak chcę się dalej gdzieś tam przemieszczać, bo sobie odetchnąłem, prawda, to odpycham się i lecę sobie gdzieś tam dalej. Ale co jest fajne w takim przytulaniu się, drewno jest całkiem niezłym izolatorem ciepła. I teraz jak ja jestem taki zmęczony, zgrzany, albo nawet jak jest trochę chłodnawy, jak ja się przytulę do takiej kory, do takiego drzewa, to w zasadzie już po chwili ta emisja ciepła z mojego ciała daje o sobie znać i już mi się zaczyna robić milutko i cieplutko od tego drzewa. I to jest być może właśnie to uczucie tej energii, która, o, jak w Awatarze, przepływa między mną a tym drzewem. No nigdy nie wiadomo, natomiast fizycznie to właśnie tak mniej więcej oddziaływuje. Także przytulanie się do drzew jak najbardziej, kto wie, może ten dom będzie przez to mocniejszy, może ja trochę dostanę siły od tego dębu. Warto się przytulić.